Hokeiści JKHGK z Jastrzębie wygrali trzeci mecz w nowym sezonie, ale ponownie nie rozpieszczali swoich sympatyków stylem gry. Przeciwnikiem naszej drużyny była Unia Oświęcim, która zaledwie kilka dni temu zmieniła trenera. Mimo to goście sprawili Jastrzębianom nieco kłopotów, choć stało się tak w praktyce na własne życzenie. W pierwszej tercji stroną zdecydowanie lepszą byli hokeiści JKHGKS, choć niezbyt szczęśliwie rozpoczęli spotkanie, gdy już w drugiej minucie 2+10 otrzymał kapitan drużyny Maciej Urbanowicz. Osłabienie nie przeszkodziło jednak naszym zawodnikom i już 4 minuty później było 1-0, gdy w zamieszaniu pod bramką Fikrta krążek do bramki skierował Radosław Nalewajka, zresztą przy wydatnym udziale golkipera z Oświęcimia. W 12 minucie gospodarze powinni byli podwyższyć rezultat, ale najpierw Damian Kapica, a następnie Richard Wordowski nie popisali się w pojedynkach z czeskim bramkarzem Unii. Co się odwlecze, to nie uciecze, więc 3 minuty później Jastrzębianie zdobyli drugiego gola za sprawą wspomnianego Wordowskiego, który dobił atomowe uderzenie Mateusza Rąbkowskiego z dystansu. Kilkadziesiąt sekund później Fikrta winien był pokonać Daniel Minge, ale z sobie tylko znanych powodów zmarnował okazję sam na sam. Po przerwie mecz się wyrównał, choć Jastrzębianie zdołali ukłuć jeszcze raz w 23 minucie, kiedy tu ładnym rajdem prawym skrzydłem popisał się Jiří Zdenek, wjeżdżając w bramkę Unii niczym w przysłowiowe masło. Wysokie prowadzenie zdekoncentrowało naszych hokeistów, co natychmiast wykorzystali goście. W 27 minucie po stracie na środku tafli krążek trafił do Kamila Kalinowskiego, który otworzył wynik po stronie Unii. Jastrzębianie nie odpuszczali rywalom, ale najpierw Maciej Urbanowicz z najbliższej odległości nie trafił do siatki, a chwilę później pojedynek z Fikrtem ponownie przegrał Richard Wordowski. Starej prawdy o tym, że niewykorzystane sytuacje lubią się mścić, nawet nie trzeba przypominać. W 35 minucie goście zdobyli kontaktowego gola po uderzeniu Marcina Jarosa, przy którym ponownie nie popisała się obrona JKHGKS. Oscylujący wokół remisów rezultat przebudził ekipę gospodarzy, która w trzeciej tercji ostro zabrała się do pracy, ale niewiele z tego wynikało. Albo skutecznie bronił Fikrt, albo strzały naszych zawodników mijały jego bramkę o kilka dobrych metrów. Unia próbowała odgryźć się Jastrzębianom, jednak też bez efektu. Słaby sportowy poziom trzeciej części gry zrekompensował kibicom przepiękny gol Mateusza Wryka, który huknął z dystansu i znacznie oddalił obawy sympatyków JKHGKS o zwycięstwo w tym meczu. Trener gości Petr Mikula wziął czas, a następnie wycofał bramkarza, ale jedynym efektem tych decyzji było przypieczętowanie zwycięstwa gospodarzy, gdy na 24 sekundy przed końcową syreną sportowym spokojem popisał się Petr Lipina, który ustalił wynik spotkania na 5-2, mimo prób przeszkadzania mu ze strony rywali.
też nie Jastrzębianie, pewnie zdobyli kolejne 3 punkty. Wciąż nie jest to jednak ten zespół, który kibice z Jastora chcieliby oglądać na co dzień. Miejmy nadzieję, że z czasem wraz ze zwycięstwami przyjdzie również ten jastrzębski styl, z którego znani są nasi hokeiści.